mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak w programie o książkach, w programie Mówiąc Krótko. Mijający rok, który powoli zbliża się do końca, mamy już przecież październik, jest dobrym rokiem, jeśli chodzi o książkę katolicką. Zresztą ubiegły rok też był nie najgorszy. I gdybym miał Państwu przedstawić choćby skrótowo wszystkie dobre publikacje, które ukazały się nakładem wydawnictw katolickich tylko, a jeśli by jeszcze do tego dorzucić wydawnictwa, nazwijmy to umownie, konserwatywne, to tych publikacji byłoby naprawdę sporo wartościowej literatury do czytania. I musiałbym siedzieć tutaj i czytać codziennie i co drugi dzień, bez żadnej przesady, jak sądzę, zamieszczać krótką recenzję. Przykładem takiego wydawnictwa, które w ostatnim czasie opublikowało co najmniej kilka interesujących, ciekawych, wartościowych książek, jest wydawnictwo AA. I dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić w skrócie cztery takie nowości właśnie tego wydawnictwa. Zacznijmy ten krótki przegląd nowości wydawnictwa AA od książki, o której mam nadzieję będą Państwo mogli jeszcze usłyszeć w programie BookTube. Ci, którzy zaglądają na moją stronę na Instagramie, mogli już przeczytać o niej krótką notkę. To Diabeł w mieście aniołów, moje starcia z mocami piekła, autorstwa Jesse'ego Romero. Książka byłego zastępcy szeryfa z Los Angeles, mistrza kickboxingu, a także boksu, a przede wszystkim świeckiego ewangelizatora katolickiego. Romero opisuje tutaj swoje spotkania ze złem osobowym, a rzecz jest mocna i wciągająca, momentami przypominająca scenariusz jakiegoś filmu kryminalnego z elementami horroru. W porównaniu do innych publikacji o opętaniach i atakach demonicznych, specyfiką tej książki jest to, że opisuje tu swoje doświadczenia nie kapłan egzorcysta, ale świecki, a prawdziwą mieszankę wybuchową tworzy kultura latynoska, szczególnie latynosów żyjących w USA, tych, którzy pochodzą z Meksyku. Jeszcze o tej książce, jak powiedziałem na wstępie, Państwu opowiem, więc proszę śledzić informacje na mojej stronie autorskiej, a także na Instagramie. I druga nowość, druga książka, która ukazała się całkiem niedawno nakładem wydawnictwa AA. Książka pod tytułem Franciszek z Asyżu – Odkłamanie mitów. Autorką jest włoska publicystka, a także autorka biografii m.in. Jana Pawła I, biografii świętego Jana Bosko i biografii świętej Hildegardy z Bingen. Jest to Krystyna Sicardi. Książka ukazała się w tłumaczeniu Jacka Partyki, a rekomenduje ją na okładce mój ulubiony autor, czyli ojciec Wawrzyniec Maria Waszkiewicz. Ten sam, który niedawno opublikował też swoją książkę, której był współautorem. Książkę również odkłamującą mity, między innymi na temat świętego Franciszka z Asyżu, a także na temat wojny w katolicyzmie. I na okładce tutaj ojciec Waszkiewicz pisze tak. Książka jest niewątpliwie cennym głosem w trwającej nieustannie dyskusji nad Franciszkiem z Asyżu. Jest też, mówiąc wprost, głosem prawdy historycznej podniesionym przeciwko powtarzanym od dziesięcioleci manipulacjom na temat jednej z najbardziej zafałszowanych postaci w dziejach. A więc Franciszek z Asyżu, odkłamanie mitów. Niewątpliwie warto po tę publikację sięgnąć, zwłaszcza mając taką rekomendację.
I trzecia rzecz, trzecia nowość z wydawnictwa AA, też jak się wydaje niezwykle interesująca, która czeka być może na obszerniejsze omówienie, czy w programie, mówiąc krótko, czy w programie BookTube, jeśli zdołam. Otóż to książka Morderstwo 33 stopnia, której autorem jest ksiądz Charles Theodore Meir. Publikacja księdza Meira wywołała już sensację w Stanach Zjednoczonych, a z pewnością powinna też w Polsce, chyba że zostanie zamilczana w mediach głównego nurtu. Wstęp do Morderstwa 33 stopnia, która to książka ukazała się w tłumaczeniu Jacka Pawła Laskowskiego, napisał Paweł Lisicki. A książka dotyka między innymi takich kwestii jak to, czy Jan Paweł I został zamordowany, czy sabotowano liturgię katolicką, czy dążono do zniszczenia stabilności finansowej Watykanu. A do tego jeszcze mamy tutaj śledztwo w sprawie związków z masonerią najważniejszych hierarchów Kościoła katolickiego. I jak sądzę, już ta krótka, pobieżna prezentacja powinna pobudzić zainteresowanie widzów i czytelników. I wreszcie czwarta rzecz z wydawnictwa AA, a mianowicie najnowsza książka redaktora Pawła Chmielewskiego, Nowe moce Antychrysta. W BookTube obszerniej przedstawiałem jego książkę Papież Franciszek i Mafia St. Gallen, opublikowaną przez wydawnictwo Freedom, także w tym roku. Jest więc to już druga publikacja tego autora w tym roku. Po redaktorze Chmielewskim można się spodziewać solidnej i przemyślanej publikacji oraz krytycznego podejścia do źródeł. Kto zresztą czytał tę poprzednią książkę, ten bez wątpienia z chęcią sięgnie po Nowe moce Antychrysta. I pozwolę sobie tutaj zacytować fragment ze wstępu autora. Otóż Paweł Chmielewski pisze tak. Książka ta jest pomyślana jako przegląd czy panorama kryzysu, który dotyka Kościół katolicki i całą cywilizację dawnego Zachodu. W chaosie codziennych informacji o przejawach postępującej degeneracji moralnej i doktrynalnej łatwo zgubić nić, która spaja cały proces rewolucyjny. Jest nią duchowa moc Antychrysta. A więc szykuje się ciekawa lektura Nowe moce Antychrysta Pawła Chmielewskiego i już druga książka tego autora w tym roku. Cztery niezwykle interesujące nowości z wydawnictwa AA. A to tylko część z tego, co chciałbym Państwu zaprezentować. Jest tych publikacji dużo więcej, także z innych wydawnictw katolickich i, mówiąc ogólnie, wydawnictw konserwatywnych. Ale także z wydawnictw, które niekoniecznie charakteryzują się jako wydawnictwa katolickie czy konserwatywne. Jeśli spodobał się Państwu ten odcinek, proszę o polubienie pod spodem. Jeśli podoba się Państwu generalnie to, co robię, proszę o subskrypcję, a także o udostępnianie każdego odcinka, który przypadł Państwu do gustu, w innych mediach społecznościowych. Umożliwi mi to rozwój tego kanału, a zależy mi na promocji dobrej książki katolickiej, nie tylko katolickiej, także takiej, w której można znaleźć piękno, dobro i prawdę. I by to zrobić, potrzebna jest mi w tym Państwa pomoc. Jednocześnie przypominam, że można śledzić to, co robię również na Instagramie, gdzie zamieszczam zdjęcia i krótkie notki, niekoniecznie tylko o książkach, aczkolwiek głównie o książkach, a także na mojej stronie autorskiej. I jedna ważna wiadomość, a mianowicie każdy kolejny odcinek programu, mówiąc krótko, ukazuje się z jednodniowym wyprzedzeniem na portalu rambul.com o godzinie 9 wieczorem w soboty. Myślę, że utrzymam tę godzinę. A na YouTube, jak zwykle, o godzinie 9 rano w niedzielę.
Jest to taka moja mała forma protestu przeciwko cenzorskim praktykom na YouTube. Zarówno na portalu rambul.com, jak i tutaj zachęcam do subskrypcji. Od tego zależy rozwój, a także być może jeszcze jakieś dodatkowe odcinki, inne formy promocji i recenzji książki katolickiej i nie tylko katolickiej, jak powiedziałem. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień. Z Panem Bogiem.